Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Markach na Pustelniku przy ulicy Lipowej. Drodzy Państwo, to tu ponad 100 lat temu prężnie funkcjonowała jedna z największych w Królestwie Polskim, w zaborze rosyjskim, ludwisarni. Odlewnia dzwonów Antoniego Zwolińskiego i Stanisława Czerniewicza. To stąd bocznicą do torów kolejki mareckiej na początku XX wieku wywożono wyprodukowane, odlane w tejże ludwisarni dzwony. Dzwony przewożono niemal do wszystkich większych miast ówczesnego Królestwa Polskiego. Do Warszawy, do Kielc, do Krakowa, do Częstochowy, do Wilna, do Grodna, a nawet do samego Sankt Petersburga. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa w 1914 roku, ludwisarnia została zamknięta, a zgromadzony materiał przeznaczono na cele wojenne. W trakcie działań I i II wojny światowej konfiskowano dzwony zawieszone na wieżach kościelnych i przetapiano je na cele militarne. Jednakże wiele z tych dzwonów okazuje się, że ocalało. Między innymi cudownie ocalały przepiękne dwa dzwony odlane w 1912 roku tutaj w naszej mareckiej ludwisarni, a do dnia dzisiejszego są zawieszone na żeliwnej dzwonnicy w klasztorze jasnogórskim. To tam do dzisiaj majestatycznie można posłuchać melodii dwóch dzwonów Maryi i Pawła Pustelnika, właśnie nie bez kozery nazwanego Pustelnikiem, bo to tu w Pustelniku ten dzwon został odlany. Szanowni Państwo, jeśli macie chwilę czasu, zachęcam Państwa bardzo serdecznie do przyjścia na prelekcję historyczną poświęconą właśnie tej naszej mareckiej pustelnickiej ludwisarni i jej funkcjonowania na początku XX wieku. Zachęcam do przyjścia do gościnnego Centrum Aktywności Fabryczna 3, wysłuchania krótkiej prelekcji. Prelekcja odbędzie się w piątek, 15 grudnia o godzinie 18:00, Centrum Aktywności Fabryczna 3. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Wszystkiego dobrego, Tomasz Paciorek.